Witam w kolejnym odcinku z Farm Center 22. Jak widzicie, jest wtorek. Znaczy, jest piątek 26 czerwca, jakby nie było, żeby, jak nagrywam to. Ale. No. Nowe zmiany na kanale, nowy grafik. Dzisiaj porozmawiamy o tym. Na początku, co będziemy robić? Będziemy oczywiście siać. Ale co za chwilę, zanim siać, to musimy sprzedać siewnik. Nie będę go naprawiał, sprzedaj. No i dobra, 609 tysięcy jest, więc elegancko. Trzeba kupić teraz dwa siewniki. Siewniki. Oczywiście. Jak zwykle lag, bo za dużo modów jest wrzucone. Nie no, i sary kupujemy tak naprawdę. Nie no, tak na serio to żartuję. Bo kupujemy Amazon. Sztuk dwie, raz i dwa. No i mamy 160 tysięcy. Jeszcze nie kupiłem ciężnika do mojego John Deere'a. Zapomniałem. Ojej, gdzie są ciężniki? To są ciężniki. Oczywiście kupimy sobie tonę 800. Ten 900 jest trochę za mały. Może jakby miał inną configuration. Gdy tam jeszcze tonę dało się dołożyć. Dobra, kup. I jak już jestem przy John Deere, to zaraz go naprawię. I trzeba mu ustawić naklejkę na szybie. Tak. Moc mu większą trzeba ustawić. No i to chyba wszystko. Tak, bo miałem moc tylko skręcić. Jest 8400R. On tu ma 23 biegi. No tak, zapomniałem, że on ma biegi. Czyli co, jak cofnąć to rewers? No a jak? Da się to. O, to. W sumie trochę będzie do bagowania. Jakby nie było. Ale dobra, no. Damy radę. Przód mu trochę podniosę. Albo w sumie mogę. Opuścić trochę. Jak to działa w tą stronę? No dobra, to tak niech. Niech sobie tak jest opuszczony. Tym da się zwiększać? Nie. Trochę przerąbane będzie sować tym żołnierzem. O! Bujaszek. No i dobra, trzeba go teraz nazywać ten ziemnik jakoś, nie? Aha, to tylko 200 kilo, bo... Powiem wam, że genialnie! A, no i zaraz wam sobie powiem, o co mi chodziło, że powiedziałem, że jest nowy grafik. No bo widzicie ten film we wtorek, a nie w poniedziałek. A czemu tak? Bo teraz są zmiany na moim kanale. I już wam następująco mówię, jak to wygląda. W poniedziałek wychodzi, no bo akurat tak pasuje, że mam 7 serii na 7 dni, tak? Więc każda seria będzie codziennie. Znaczy, no. No można powiedzieć, że w sumie raz w tygodniu będzie jedna seria, o może tak. Może wróć, inaczej. Co tydzień będzie odcinek z każdej serii, o to mi chodziło bardziej. No i dobra, oczywiście soję będziemy siać. Ciekawe, czy falą mi zatrybi. Powinien zatrybić. No i dobra, już mówię wam, jak wyglądają odcinki. Tylko trzeba chyba dwa razy to. No, dwa razy trzeba to kliknąć. Odcinki wyglądają tak, że w poniedziałki. W każdy poniedziałek będzie się pojawiać Elengrad. Oczywiście bieg 23. W poniedziałek będzie się pojawiać Elengrad. We wtorek będzie się pojawiać M-Click, czyli tak jak teraz. W środę będzie się pojawiał Holbaeron. W czwartek będzie Flip na osadzie. W
Piątek będzie znowu. O kurde. W piątek będzie Czech Walery. FS15 oczywiście, żeby, no do zakończenia, czyli jak przez jakieś 5 tygodni. Bo mniej więcej tyle obliczyłem, że wyjdzie mi odcinków jeszcze. W sobotę oczywiście bez zmian, czyli FS17 Gerkrux. No i w niedzielę Wielmoża. I myślę, że na razie tak zostawimy. Później kiedyś się to zmieni. Wiadomo, bo po wakacjach prawdopodobnie wróci jedna seria. Oczywiście chodzi o Kruka Zapotę, bo miała wrócić po wakacjach miała wrócić, bo Kruk miał wtedy mieć lepszego kompa. Ale czy tak będzie finalnie, takie to ja nie wiem. Czemu nie mogę tego otworzyć? No czy jest za gówno zrobione? Złóż to. Czemu nie mogę tej klapy otworzyć? Nie wiem. Coś się zbagowało. A w tym rzędzie, że mogę to odmówić? Ja muszę... Ty. Nie gadaj, że ja tego nie otworzę teraz. Ale jaja, nie? Albo dobra, wiem co zrobię. Bo ja mniej więcej wiem ile kosztuje na... Mniej więcej wiem ile kosztuje napełnienie tego siewnika. Więc ja zaraz wam powiem. Zaraz dopiszę sobie 30 tysięcy za dajmy i tyle. Ja już pojadę siać. A skąd wiem, że tyle kosztuje? No bo tydzień temu na Lengradzie siałem. W sumie ja to siałem wczoraj. Patrząc na odcinki, to siałem. Patrząc na odcinki, jakie nagrywam, to siałem to wczoraj. Dobra. Nie zostawiam jeszcze tych technologicznych, bo nie potrzebuję. Więc robimy tak. Napełni ziarna, nawóz napełni i tutaj 8 kasa 30 tysięcy. Bo tyle bym finalnie zapłacił za to, więc. A ciekawe, czy tutaj ten ziemnik się uzupełni. No i wyklapę mam podniesione, więc. Dobra, niby się nasypuje, nie? I dobra, w sumie jak to zacząć siać? Na pewno pierwszy trzeba siewnik opuścić, bo to jest podstawa. 15 na godzinę z tym siewnikiem. Ale on bieg 20. No dobra, niech jest sobie ten bieg 20. Może nawet trochę i za wysoko jest, ale dobra. Bo ja nie potrzebuję aż takiej dużej przekładki biegów. Więc ja mogę nawet mu zrzucić z tego biegu. Na 16 mogę mu zrzucić. W sumie nawet na 15 mógłbym mu zrzucić. Dobra, na 15 mu zrzucę. Nie, 18. Przecież 18 się z tym silnikiem jeździ. No to jak 18, no to mogę na 15 jechać. Nie wiem czemu wtedy tam na starcie jechał. O 15 na godzinę. Nie wiem czemu, tak? Może złą przekładkę biega miał, biegu, nie wiem. Nie wiem, ciężko w sumie powiedzieć. Dobra, widzę, że tam dalej się soja sypie. Tutaj już nie likwidowałem tego słonecznika, tylko zaraz od razu siewnikiem. John Deere może 19 godzin, więc no bo ja go z promocji kupiłem. A jak tam promocje wyglądają dzisiaj? John Deere lokomotywka jest. I Jaguar teraz kraj. Czemu kurde tego dźwięku tak mi się zawsze chce spać? Tego to ja nie jestem w stanie pojąć. Chyba szybko tego nie pojmę. Zastanawiałem się też nad drugimi, no właśnie, dlatego nie chciałem cofać zbytnio. Bo widzicie, że.
Okej. Dobra. Bo tu się minusem biegi zmienia, bo to są jakby wsteczne biegi, więc. Dobra. Już wiem, jak się zmienia, bo jak klikałem plus, no to mi wtedy bieg w górę skakiwał, a nie tak jakby w dół. Dobra, w sumie nie wiem, jak to powiedzieć. Bo ogólnie na przodzie, jak siedzę, no to plusem sobie zmieniam bieg do góry, a minusem sobie spuszczam, tak? A na wstecznym to zaraz wam pokażę. Patrzcie, wrzucam wsteczny, jest bieg, powiedzmy, jedynka, no bo jest jedynka na minusie, i wrzucę plus, to od razu się wrzuci ten, nie? A ile ma bieg? 11 biegów do tyłu, Maty. 30 na godzinę mogę cofać. Wamu, wamu, dobra, bo teraz to tak. Znowu jedynki startałeś? No, na 15 bieg. Dobra. No i siejemy powoli. Dobra, ten się nasypał. To nie. Widzę, że ten ziemnik ma problemy tak samo jak miałem to z Sherem. Po prostu jest za dużo materiału w środku i dlatego. Albo może ten. Nie wiem, w sumie ten gender dobrze siedzi. Mógł nawet go trochę w sumie na. O, się mógł go spuścić, ale nie potrzebuje. Dobra. Kurde. Dobra, nawóz się sypie, więc elegancko. Zaraz. Nie wiem, jak to zrobić. Ale trzeba zrobić tak, aby mógł tu już McCormick sobie wałować. Zresztą nie wiem, jak tutaj się ten kurs nawet wygeneruje. Na wałowanie. W jaką stronę, pod jakim kątem. Więc na razie sobie sieje. I chyba McCormicka wyślę sobie do 6R. Bo 6R będzie siało. Nie wiem, co na jakie pole. Przestraszyć w ogóle cenę za pole na tej mapie. Ja mam tak kupione, no dobra. Niech będzie. Nie jest to zbyt dobrze rozmieszczone pola są. Czy patrzę na to, to mam wszystko w linii, tak? Więc tutaj na dojazd też zbyt nie tracę. Ale wiadomo, o co chodzi. Oj. I co, nie chodzi o pieniądze. Chodzi o to, że w sumie teraz muszę pole gdzieś dalej kupić. Muszę pole gdzieś dalej kupić i najlepszym wyborem pola by było. Że niekoniecznie 25, ale. Może ten LAN, co pokazywałem przed chwilą? Może to jest jakiś plan? Czwórka, piątka, szóstka, siódemka? Tam zrobić jedno poletko? Też jest to jakiś plan. Przetłaczyć. No, 16 tysięcy za sam nawóz zapłaciłem. A za się na sobie nawet nie wiem, ile naprawdę. Ale też chyba coś koło tego. Już chyba 14 tysięcy zapłaciłem. Nie wiem, w sumie nawet. Jego to przestrafiłem. Dobra, nie chcę mi się tego czytać teraz. A poza tym nie mogę tego kliknąć, bo nagrywam ciebie. O, jeszcze ci dwa odcinki muszę nagrać. Zaraz idę nagrywać na środę, czyli Balerona. A po Baleronie jeszcze idę Felbruna nagrać końcowy odcinek, który w sumie widzieliście tydzień temu we wtorek. No a później jak jeszcze starszy czasu i sił, może bardziej sił, bo czasu na pewno starczy.
To jeszcze pójdę sobie na 15 i czekaj sobie. Ogarnę. To muszę sobie sejwa przygotować, muszę dokończyć żniwa. Muszę sobie dokończyć siać. No co? Muszę żniwa sobie dokończyć. A jak skończę żniwa, no to muszę czas przewinąć pod odcinek. Niestety zajdzie około godzinę, bo tam trochę do koszenia jeszcze zostało. Więc nie ma to tamto. Mam supermoce. Dobra, Walter, trzeba wysłać na sklep. Powały. Użyję do tego pracownika oczywiście. Stany mi tu. Powinien zatrybić chłop. Przejedź. Na środek. Dobra. Bo jednak zrobię sobie mokornika tutaj puszczę. A tego puszczę sobie też na przejazd. Dobra, wyrwał. Ile miodu, ty? Muszę miód przestawić. Przejedź. W sumie się 57. A mały tornik będzie siał, wałował moje pole. Tylko zanim wałowanie, to pierwsza stacja przydałoby się skoczyć. No bo jakiś barem nie zalał paliwa. I to pewnie był kruk. Dobra. To pewnie był kruk. Nie no, tak na serio to nie było tu kruka, bo kruk w sumie ani razu jeszcze na Enkryku. W sumie nikt ze mną nie grał na Enkryku. Jakby tak patrząc na wszystkie odcinki, to nikogo nie było na Enkryku. No i tak. Mały kornik będzie zaraz puszczony. Nie no, przecież wiem, że to ma kornik jest, ale no wiecie, ja tak lubię czasami sobie przekręcić nazwę. Tak po prostu. Jak mam i tyle. No i dobra. Drugi na rynku jest pracy polowej. Dwa kółka. W sumie od dobrej strony na wieży. Czy chodzi mi o to, że dobrej strony sieje jedno było. W sumie to nawet by tak wychodziło, nie? Że od tej strony by jeździł, skoro tutaj jest zaczęty punkt startowy. Bo bez sensu bym miał, żeby on się wracać miał tam do... No, bo to nawet by nie wyszło. No i dobra, ale pierw muszę zrobić sobie dwa poprzeczniaki wtedy. Dwa kółka dookoła pola. Skoro on już tutaj wałuje. No bym sobie przyszyprzył, ale no nie mogę. Zrobię to pierwsze startowe kółko. Żeby on już sobie jechał. Z wałami. A ja wtedy sobie pójdę puścić mojego John Deere'a drugiego z silnikiem. On sobie będzie siał, a ja tutaj będę sobie... No, rozumita no. O! Aż Żyda zostawiłem. A jak tutaj wychodzi dzip jest. No tak wychodzi, tak nie do końca wychodzi. A, dobra, jednak zapamiętało, że miałem bieg 15. Dobra, mi się podoba. I, no i w sumie sieje tak, no bo co, tutaj w kolejnym odcinku z Enkryku będziemy chyba dopiero się widzieć latem, jak będę kosił chyba, no bo
No bo już mamy kwiecień, no to co innego? No to już chyba teraz okres żniwny będzie. W sumie to prawie jak w realu, no bo jest dzisiaj, który jest? 23 czerwca, jak to nagrywa. Więc w sumie jeszcze tak z tydzień, może nie tydzień, ale tak dobre 1,5 tygodnia i w sumie ludzie będą wyjeżdżać powoli, więc bo jest w sumie żółty już. Bynajmniej góra, nie wiem jak tam dół wygląda. Bo tutaj w okolicy mnie nie ma, czy nie? Jest 10 km ode mnie. No, nie będę specjalnie jechał 10 km i wychodzę zobaczyć, czy jęczmień jest gotowy do zbioru, no bo to jest bez przyznania. I dobra. Wsiąść do pojazdu. Brak kursu. Wygeneruj. No i dobra. Kaśka przegina. Puszczam tutaj sobie pracownika. Oczywiście cosplaya. Nie pomyślcie sobie, że zwykłego pracownika przyjęłem, bo taki nie jestem. Super zaczął te pole. Że od razu się zaklinało. To jest. Nie wiem, ten cosplay jest dobry, ale czasami często i gęsto w sumie mnie zadziwia swoją działalnością. Nie wiem w sumie jak to powiedzieć. Zadziwia mnie po prostu i tyle. No i dobra, i trzeba wały wypożyczyć, bo to nie będzie szło. A 400 na godzinę wałowania jestem w stanie zapłacić. Zaraz tak będzie 12, to będę miał pieniążki. Valtra Q. Q-Series. No i to jest bardzo ładna Valtra, bo to jest nowa Valtra. No 23 minuty. Siewy 23 minuty, to 37 będzie niby wałowo. No to będzie to cały odcinek wałowo, więc spokojnie. Mam czas. A ja ile będę siał tam to pole? Nie wiem. Ale on jest dopiero tu, więc to trochę. Znak. Więc trochę mu tam zejdzie z tym. Nie patrz to. Że on się siać będzie w tą stronę, bo jest dłuższe pole niby. Zobaczymy. Niby są dwa stopy koło siebie, więc. Więc tak musi być. No mi tu mruga, że jest zablokowane, jak nie jest. A może to ten drugi? Nie, to nie jedzie. Dobra, ten też jedzie. Nie wiem. No i dobra, ile on to będzie wałowała ta Valtra? 38 minut, no dobra. Niech sobie to wałuje powoli. A ja muszę zrobić pole. W sumie zasieję ten kawałek sobie krótki tutaj. Potem dopiero pojadę gdzieś dalej siać. Po tej długości. No i walimy kolejny przejazd siać. No tam jest poprzecznik zrobiony, więc w sumie ja to prawie całe pole zasieję, zanim on drugie kółko zdąży zacząć wałować. Nie no, zacznie drugie kółko wałować, to będę prawie całe pole zasiane. No tak to wychodzi, no ale to trudno. Robotka musi iść. Ten ciemnik zaraz tutaj przez drogę przeskoczy. Przez drogę, no w sumie to bardziej przez róg. Bo pole jest za rowem, o. Dokładnie. Dokładniej i profesjonalnie.
określając położenie pola. Dobra, pociąg jedzie. Ja mam biny puste. I ja nie wiem, co w kolejności. No, znaczy, no wiem, że żniwa, ale może by jakie pole wykupił? Na przykład to. Tylko nie wiem, czy będziemy stać, pewnie nie. Znając, że się to nie będzie mnie stać, ale warto sobie tam coś spróbować. Tego, żebym fajnie tutaj pole sobie dłużył, bym miał tutaj już jedną taką długą, prostą. Albo 56 sobie wreszcie dokupić. Tylko, że tam rośnie w sumie nic. No nie wiem, nie wiem. Może by ta kredyta zabrzmiała na to? I da się to? Nie wiem, co mi. Ale wolałbym coś kupić ze zbożem już. Albo i rzepakiem, albo jak nie. W sumie tak patrzę, to ten słoicznik na 39 też nie byłby zły. Albo 68, nie wiem, żartuję. Ale myślę, że może pole 30. Żeby coś wreszcie na drugą stronę jechać. 220 tysięcy niby. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, co zrobić. Ale chyba tą 40 kupię za te 170 tysięcy. Żeby tutaj też mieć takie fajne pole i w sumie tak w jednej linii na razie pola kupuję, ale to się zmieni za niedługo. No ale to jeszcze czas. No wrócę sobie w kółko, bo mi to zajdzie szybciej w kółko niż się wajchować tymi biegami do tyłu. Nie da, ma co chodzi. O wajchowanie biegów. Dobra, żyda zrobiłem, ale ten... Który jest zablokowany? I w którym miejscu? Ten jedzie. No to jakieś... Jakieś fałszywe info było. I teraz zostały mi tu trzy przejazdy prawdopodobnie. A wręcz raczej na pewno. Albo i cztery w sumie. Na cztery, bo tu dzień na trzy razy. Porąbało cię. Nie no. Trochę jeszcze zostało do siania tego pola. Takie w sumie długi... Czy długi? No w miarę długi prostokąt, tak. I w sumie od tego sezonu wreszcie się zmieniło to, że kupiłem dwa pola nowe. Czyli to i to. I tu wreszcie pole 47 jest... Można powiedzieć... Opłacalne. Żeby tu coś przejeżdżać robić, no bo tu się nigdy robić nie chciało, bo to zawsze tak było. Zresztą to nawet widać drogę, gdzie była. To były te dwa pola połączone i tak się jeździło, no to... Tak w miarę szybko szło. Tu też się trzeba przed domem zasieć, ale to na końcu się zasieje. Bo to malutkie pole, to... A na odcinku nie chcę się tam kręcić, bo to jest za duże kręcenie. Może zacznę sobie od tego kosić na przykład. Coś w tym stylu? Nie wiem. Pomyśl. Czemu jest E? Nie ma internetu. Jak się nagrzał do niego?
Może i tak. A ile jest minut odcinka, tak ciekawości? O kurz, 30. Dobra. Dobra, to ja myślałem, że jeszcze sobie zacznę tam poleciać obok, ale jednak widzę, że nie zacznę, bo już nie ma czasu. Bo tu 30 minut. Kiedy to zleciało? Kurde. Nie wiem sobie nawet, kiedy to zleciało, serio. Tak fajnie się tutaj gra, że ja nawet nie wiem, kiedy te odcinki lecą. No co, no widzieliście. W sumie co zrobiłem? No nic nie zrobiłem, bo zasiałem jedno pole o powierzchni 5 hektarów. No bo jak dosieję to będzie 5 hektarów. No a John Deere ile zasiał? Tego nie wiem. Zresztą zaraz mogę sobie to obliczyć tak, miałem pi razy drzwi. Do końca to będę wiedział, ile mam na moim siewniku, a ile zostało do... A ile po prostu tam jest. I tyle. No jest 5 hektarków, jest. Tak jak mówiłem, tak się stało. 5,05 nawet. No i dobra, powiedzmy, że 5 hektarów, zaokrąglimy to do równego, żeby się łatwiej liczyło. No, zasiał 2,20. 2,20, a zrobił w sumie 2, niecałe nawet, niecałe 2 kółka. Dobra, w sumie wyższy bieg mu rzucę, przecież nie będę się ślimaczył 18 godzin na kolejne pole. Co prawda jest za rowem, ale wiadomo, trzeba trochę kabarynę bujnąć. Dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się cieplutko. Cześć, pa, pa.